Dzień dobry, bardzo serdecznie witam wszystkich we wtorek 3 września 2024 roku. Dzisiaj znajdujemy się wewnątrz Kościoła Świętego Ducha w Orzeszu, dlatego że akurat tutaj znajduję takie ciche, dobre i bezpieczne miejsce, żeby móc nagrać ten krótki film z pozdrowieniem i krótkim rozważaniem Słowa Bożego dla Was. Moi kochani, a słowa Pisma Świętego, które dziś nam towarzyszą, to słowo zapisane w Psalmie 139 i w 5 wierszu. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie rękę swoją. Drugim fragmentem są słowa z Dziejów Apostolskich, zapisane w 17 rozdziale. Od 27 do 28 wiersza to są takie fragmenty tych wersetów. Nie jest on daleko od każdego z nas, albowiem w nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Moi kochani, czasami, kiedy na dworze panuje wielki upał, kiedy jest bardzo dużo słońca, w tym roku, akurat tego lata, tych dni słonecznych czy upalnych zdarzało się całkiem sporo, szukamy jakiegoś bezpiecznego miejsca, najlepiej rozłożystego drzewa, w cieniu którego moglibyśmy się schować i jakoś odetchnąć. Cień, w którym się chowamy, ogarnia nas całkowicie, przykrywa nasze ciało i sprawia, że lepiej oddychamy, lepiej się czujemy. Lepiej potrafimy też funkcjonować. Czasami też kryjemy się w chłodniejszych budynkach, w naszych domach lub może właśnie w kościołach, tak jak ja zrobiłem to w dniu dzisiejszym. Dlaczego akurat takie odniesienie do drzewa i do tego miejsca, w którym jesteśmy? Jest to nawiązanie do słów Psalmu 139, w którym psalmista Dawid, adresując swoje słowa do Boga w modlitwie, mówi: Panie, ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją rękę. W ten sposób wyraża zarówno swoje zaufanie, ale także Bożą wszechmoc, którą uznaje i którą wyznaje, że w jej obecności i w jej cieniu czuje się bezpiecznie i doznaje wytchnienia. Jak wiemy, król Dawid prowadził dość intensywne, dynamiczne życie, a potem jako król również miał wiele zmagań i na pewno wiele niepokojów. I również kiedy jeszcze nie został królem, towarzyszyło mu wiele, wiele różnych niepokojów. I w Bogu szukał schronienie. Przepięknie brzmią słowa tego psalmu. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. I tu następują właśnie te słowa. Ogarniasz mnie z tyłu i z przodu i kładziesz na mnie swoją rękę. Doświadczył tego właśnie Dawid, ale doświadczył tego również apostoł Paweł, który był takim religijnym wojownikiem, najpierw, jak pamiętamy, przeciwko Jezusowi Chrystusowi, a kiedy w drodze pod Damaszkiem Chrystus zmienił jego życie, wtedy stał się gorącym orędownikiem. I kiedy przebywał w Atenach, kiedy rozmawiał na Areopagu z Grekami, wówczas starał się opowiedzieć im o tym wszechmogącym Bogu, który jest światłem dla jego życia, który jest sensem jego życia. I w krótkich słowach swojej długiej wypowiedzi powiedział, że Bóg nie jest daleko od każdego z nas, albowiem w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. To jest tak jak z tym cieniem, który nas przykrywa, który całkowicie osłania nas, tak jest też z Bogiem, który jest źródłem naszego życia, jest tym, który otacza wszystko, wypełnia wszystko, niezależnie od tego, czy człowiek wyznaje Go, czy już Go poznał, czy jest na drodze do Jego poznania.
Dobrze, że apostoł Paweł zaniósł tę Ewangelię również Grekom, choć, jak wiemy, nie byli wówczas skorzy do tego, żeby ją przyjąć. Bo nie zawsze łatwo jest uwierzyć w Pana Boga, nie zawsze jest łatwo przyjąć Jego słowa, nie zawsze jest łatwo dopasować swoje życie, czasami potargane, czasami bardzo zmącone, do słów Ewangelii, które wlewają pokój. Ale właśnie do tego służy nasze życie, ta życiowa wędrówka, żebyśmy potrafili swoje sprawy z biegiem lat odpowiednio poukładać, żebyśmy znaleźli w swoim życiu pokój. A Bóg chce dać nam ten pokój, abyśmy w nim żyli. Dziś mamy cały dzień do tego, żeby móc tego doświadczyć. Dlatego życzę wam wszystkim, żeby Bóg osłaniał nas z tyłu, z przodu. Jeśli jesteśmy pełni niepokoju, żeby położył na nas swoją kojącą dłoń i żeby nas uciszył. Niech Pan Bóg nas prowadzi, błogosławi, a jeśli będzie taka możliwość, żeby podobnie jak Paweł powiedzieć komuś o tym, że Bóg jest sensem i źródłem naszego życia, uczyńmy to w najlepszy sposób, jaki nam się nadarzy. Niech Pan Bóg błogosławi cały dzień i wszystkiego dobrego dla was wszystkich. Z Bogiem.